Modelarstwo i szybownictwo w Jarzowie Sudeckim są w pewien sposób połączone. 8 października odbył się tutaj rajd, a pierwszym przystankiem była Izba Lotniczej Tradycji. To jest miejsce, gdzie jest część naszej historii, czyli Jarzowa Sudeckiego, ale nie tylko, bo tu mamy już również szybownictwo i lotnictwo z Polski. Ale przede wszystkim staramy się tutaj, żeby to było nasze tu regionalne szybownictwo, gdzie widać to na gablotach, widać po makietach i modelach, że przeznaczone to jest przede wszystkim dla gminy Jeżów i naszego regionu. Rozglądając się po tym pomieszczeniu, nie może umknąć uwadze fakt, że oprócz szybownictwa istotną rolę odgrywają tutaj modele. Nie tylko samolotów czy szybowców, ale także budynków. Obecnie to jest widoczna makieta, jak wyglądał budynek dawnej szkoły szybowcowej do lat 50. W latach 50. zniknął pierwszy tutaj z budynków. Nie, ten budynek, który tutaj widzimy, to jest budynek pierwszy, który był przywieziony w Scottbus w 1922 roku i tu w tym budynku rozpoczęła się praktycznie cała historia szybownictwa w Grunau. Modelarstwo w Jarzowie Sudeckim działało prężnie do około lat 70. W latach 90. upadło całkowicie, jednak nie na długo. Znaleźli się w naszym regionie pasjonaci, którzy postanowili wznowić działalność koła modelarskiego. My staraliśmy się tutaj z kolegami Rafałem Wiaderkiem i z Marcinem Gutatowskim reaktywować w 2012 roku to modelarstwo. Chcieliśmy, aby założyć jakąś skromną, jakieś koło modelarskie, a wyszło jak wyszło, że jednak to się bardzo, bardzo ludziom potrzebne i prężnie teraz działa. Jak widać, budowane są tu modele z papieru, drewna oraz pianki. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani wzięciem udziału w warsztatach, to wystarczy pojawić się w Euroregionalnym Centrum Modelarskim. Zajęcia odbywają się w każdy czwartek od 18 do 20. Mamy co tydzień, od 10 lat prowadzimy zajęcia co tydzień z dziećmi, z młodzieżą. Obecnie mamy 20 uczniów, tych modelarzy, w różnym wieku. Mamy najmłodszy, to ma 8 lat, a najstarszy modelarz, który uczestniczy do nas, to ma ponad 70. W Izbie Lotniczej Tradycji możecie Państwo poznać historię szybownictwa oraz zobaczyć modele na własne oczy. Wystarczy wcześniej się umówić, dzwoniąc do Urzędu Gminy w Jarzowie Sudeckim.